Okej, jestem z wami z powrotem. Okazuje się, że te minionki nazywam się Kolanas, czy jakoś tak. Przynajmniej szybko luknam na Wikipedię, żeby zobaczyć, jak oni się nazywają. No i cóż, dobra, robimy teraz znowu combo Kinga. Chociaż nie uda mi się to teraz chyba. No nie uda mi się. Szkoda. Aj, dupa. Dosłownie dupa. Myślałem, że mi się uda. Tak to już jest, kiedy za pierwszym razem ci się uda i głupio zginiesz i potem już ci się nie chce nic udać. No ale dobra, będziemy teraz znowu walczyć z Rhino Rollerem i z Fandogą czwarte życie zgarnąłem. Bo tak, ten tytan nazywa się Rhino Roller, jest jeszcze drugiego, znaczy jest jeszcze drugi tytan, którego poznamy w tym poziomie, który nazywa się Shelefant. I jak wiecie, Shelefant to jest dosłownie parodia elefant, czyli wiecie, słonia, nie? I patrzcie, jaki on jest opecki swoją drogą, patrzcie na to. Wciśniemy X i już się kurde tutaj rozpędzamy. Wszystko niszczymy, dosłownie wszystko, co stoi na naszej drodze. Ale musimy niestety to używać z rozwagą, dlatego że nasz fioletowy power up się zużywa. Jak widzicie, teraz muszę go sobie z powrotem naładować. I jedziemy w dół. O, udało mi się uniknąć wielkiego wiertła. I po raz drugi mi się udało wielkiego wiertła uniknąć i po raz trzeci, więc to jest dobry wynik. Tutaj nawet nie będę próbował przyspieszać. O, dokładnie tak. Przyznam, że jak grałem 6 lat temu ze znajomym, to tutaj mieliśmy ogromny problem z Rhino Rollerem. W sensie kopał nam zadek, jak graliśmy we dwóch, tak więc... Tu mogę powiedzieć śmiało, że idzie mi lepiej, dlatego że zanim go pokonaliśmy, to chyba... To chyba żeśmy zrobili za czwartym razem, a ja tutaj zrobiłem za drugim razem, więc... Więc to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik, jakbym mógł jeszcze inaczej rzec. O! O, 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 o! Jest! Życie! Slide Duration Upgrade. Okej. Kolejny upgrade wleciał. I jeszcze moje piąte życie straciłem. Najgorzej. Nie, naprawdę, dzisiaj mi źle idzie. To mogę powiedzieć, dzisiaj mi idzie bardzo źle. Nie no, może aż tak źle nie idzie, ale wiecie, o co chodzi. A, jednak to nie w tym poziomie będzie Shelefant. Ups, trochę zaspoilerowałem. Przepraszam najmocniej. O, jeszcze gdzieś tego, Spybota ominąłem. Ale przynajmniej mamy Rhino Roller tego. Info o Rhino Rollerze. I musimy tutaj zabić 150 koalasów oraz 30 Rhino Rollersów. Czyli muszę dużo razy poziom powtarzać. Coś w ten deseń. Więc dobra. A tutaj, co tutaj trzeba? A, spikes, dobra, okej. No dobra, no to co? Szósty epizod zaczynamy. Let's go! Episode 6. Don't eat the yellow brick road. Szczerze zastanawiam się, gdzie akcja tego poziomu się dzieje, bo najpierw, jak pamiętacie, żeśmy platformą do góry pojechali, a tutaj tak nagle z dupy jesteśmy na jakiejś
osobnej platformie i to mnie zastanawia, czy czasem nie ma tutaj czegoś wyciętego. Bo to nie jest dla mnie trochę normalne, że Crash się tak nagle z dupy tutaj pojawia. Okej. Weźmy sobie, usiądźmy na białego Spike'a. Zbierzmy mojosy z niego. Ten w ogóle epizod, z tego co czytałem na Wikipedii, jest jednym z najkrótszych epizodów, bo on jakoś super długi nie jest. Okej, dobra, szybko się uratowałem. Po raz kolejny się szybko uratowałem, więc no. Więc ja to mam dzisiaj farta. Farta inaczej tak zwanego. No i teraz muszą się snajpy pojawić oczywiście. Jedziemy, jedziemy z koksikiem. Okej. Dobra, mamy. Mamy ich. Aj. Kurde, musiał mnie po prostu zaatakować, no musiał, no nie mógł wytrzymać. Dobra, mamy to, mamy przejście. I mamy tutaj tych, minionków 50 do pokonania. Tych koalansów. Kurde, no nie wiem jak wypowiedzieć to zdanie. Po prostu, w sensie to imię ich. Po prostu to są koalsy. I zostaniemy przy tym. Nie kombinujmy, nie próbujmy kaleczyć jeszcze bardziej tej nazwy. To nawet mi dosyć szybko i sprawnie poszło. Ogólnie bardzo lubię takie poziomy z wodospadem, jak mamy przykładowo takie kamienne tutaj przejścia. I to trochę mi się kojarzy z jednym z wykasowanych poziomów z Crasha 1. Jakby, wiecie, w Titansach stwierdzili, że o, damy coś takiego, bo w sumie w Crashu 1 tego nie było. A miało być, bo miał być taki poziom. Tak więc no, wydaje mi się, że to jest takie malutkie nawiązanie. Może świadome, może nieświadome. Kurde, gdybym miał 20, to może bym miał combo king. Ile mam w ogóle żyć? 5, dobra. To jest ładny wynik. Okej. Rhino Roller. Widzę, że tutaj mamy trzech Rhino Rollerów. Pokonamy wszystkich, czemu by nie? I super. Bardzo łatwa runda. Szczerze wam powiem, że jak grałem ze znajomym, to tutaj nie miałem jakichś super problemów z tą rundą. Była ona dosyć też prosta. O, co tu mamy za skrzynkę? O, owoc Umpa tu jest. Ale fajnie. Dobra, zobaczmy, czy mamy ten generator do zniszczenia tego tytana.
Bo jeżeli mamy, no to będziemy mogli tutaj wysadzić go i zdobyć mojosy. Co nie powiem, że nie, no sprawiłoby mi uśmiech na twarzy. O, mamy. Będzie życie chyba. Tak, szóste życie mamy. Nice. No i myk. Skończone mamy. Dobra, odnośnie ciekawostek w tym poziomie. Są pewne przypuszczenia, że ten epizod miał pierwotnie być jako epizod numer 5, a poprzedni epizod miał być jako numer 6. Więc można by powiedzieć, że tutaj twórcy zamienili kolejność. Jakkolwiek to brzmi. Oraz to, że nazwa tego epizodu jest połączeniem słowa nie jedz żółtego śniegu z drogą żółtej cegły, co... Czy tam nie jedz zielonego śniegu z drogą żółtej cegły, coś takiego? No jest to dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Dobra, chodź, chono tu Rhino Roller. Cię pociśniemy teraz. Dokładnie tak. Okej. Dobra, mamy tutaj... O kurde, ty! A ty co tutaj spajki robisz? Nie no, żartuję, oczywiście wiem, że spajki tutaj jest. To nie robi na mnie żadnego trochę wrażenia. I tutaj chyba właśnie będzie ten, Shelefant. Jako tytan. Dobra. Uciekamy stąd. Uciekamy szybko! No szybko, kurde! Dawaj do góry, Crash! Dawaj! Dawaj! Dobrze! Jest! Jest! Mamy to! Okej, okay, teraz tutaj. Koncept arcik oczywiście. A czemu Crash się tak puścił i spadł w dół? Takie moje zasadnicze pytanie. No nic, to mamy tutaj te takie krzaczki kojarzące się z... Wiecie, taką scenerą, że na przykład... Dajmy na to, o. Dam wam taki przykład. Na pewno w życiu oglądaliście dużo kreskówek i były czasami momenty, kiedy bohater powiedział coś głupiego i była taka sceneria na pustynię i taki krzaczek przelatywał. No to jest trochę takie nawiązanie do tego. Albo do ewentualnie osoby, co ma pusto we łbie. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, dobra, lecimy dalej. Tutaj będzie Shelefant. Dokładnie, widzę nawet klatkę z nim. Okej. No to co, lecimy, let's go! Kurde, no prawie by się udało, no dlaczego tak za każdym razem jest? Czemu? Bym miał już golda. Zaraz się pewnie okaże, że Shelefant mnie jeszcze pociśnie, kurde. Nie, tak być nie będzie. Ja go pocisnę. Zaraz będzie robienie, kurde, wombo combo. Ej, ale co jak co? Maska Aku Aku tutaj epicko pasuje do tego Shelefanta, nie? Serio. Po prostu badassowy tytan. Ogólnie szanuję bardzo Shelefanta. Dobra, tam mamy... O, tu jeszcze musimy. Tu jeszcze mamy, kurde, te... Mojosy. Ale ja ich nie zbiorę. Najgorzej. Ta może Spidebots będzie tutaj jakiś. O, i siódme życie. Nice. O to mi w sumie chodziło też.
Może nawet nam się uda teraz 8 zdobyć i nadrobimy to, co żeśmy stracili. Slide duration upgrade. Okej. Dzięki za info. Patrzcie, nawet spajków bierzemy, kurde, na hita, ale w sumie nie ma co się dziwić, bo spajki to trochę takie kurduple przy szelefancie. Nie żeby coś. Ja i mój kolega bardzo lubiliśmy szelefanta, jak graliśmy te 6 lat temu. Bardzo nam się podobał jako tytan. Uważałem, że to jest jeden z najlepszych, póki nie graliśmy tym całym... jak on się nazywał? Kurde, zapomniałem. Kiedy nie graliśmy tym wielkim gorylem, nie? Pewnie mi się tutaj zaraz przypomni ten jego imię, to tutaj się pojawi oczywiście. Nie! Nie to! Na szczęście spajki nie są w stanie tak szybko HP znieść temu szelefantowi. Więc tyle dobrze. Szybko, szybko, szybko! Dobra, mamy 8 życie, nice. Teraz tylko znaleźć ten cały... ten... generator. Jest! Generator z mojosami, żeby, kurde, zdążyć. A i nie zdążymy. O! Ej, zdążyliśmy, 9 życie nawet mamy. Dobrze! O, ta sceneria mi się też bardzo podoba. Lawa tutaj jest taki trochę mrok, nie? Tu się jakoś odratowałem. Ale mało brakowało, żebym spadł. Mało brakowało. I co, pojawi się jeszcze jeden minion? Nie? Ty, gdzieś jednego miniona ten zgubiłem. Ej, gdzie on się zgubił? No to teraz jestem zaskoczony, powiem wam szczerze. A, 25, fajnie. No to mam co do powtarzania, moi drodzy, mam co do powtarzania. Ale na szczęście mamy tutaj autosave. No, musimy osiąść 15 szelefantów. Wejdźmy sobie może w statystyki Crasha. Mamy drugi upgrade życia, drugi upgrade spin ataku, drugi upgrade slide, 11 na 27 upgrade'ów. Czas w tym poziomie to 32 minuty, tak? To chyba time jack, to jest chyba czas tego poziomu. I 26, że tak powiem, procent save'a. Aha, no dobra. W sumie... kończąc 6 epizod, możemy skończyć równie dobrze tę sesję, moi drodzy. Tak więc mam nadzieję, że wam się seria podoba, że w sposób ciekawy jest prowadzona i informatywna przede wszystkim. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Polecam wbić na grupę na fejsie, na Discordzie, żeby tam złapać ze mną kontakt. No i to by było na tyle, tak więc dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa!